Stanisław Michalkiewicz odpowiada na pytania dotyczące m.in. spotkania przywódców Unii Europejskiej z Władimirem Putinem, sytuacji dotyczącej elektrowni Turów, czy kulis odwołania Antoniego Macierewicza ze stanowiska ministra obrony. Proszę bardzo. Udało mi się... Sprawa spotkania Unia Europejska-Rosja. Ostatnio też nasze media podały nasz wielki sukces. Zablokowaliśmy procedurę, zablokowaliśmy to spotkanie. Pani nasza złota z Berlina jest niezadowolona i tak dalej. Czy też mógłby pan to jakoś skomentować? No, no, jak się nie udało spotkanie Unii Europejskiej z Rosją, bo jak na razie takie decyzje, nie wiem czy takie, ale w Unii Europejskiej zapadają jednogłośnie, więc tu sprzeciw nawet jednego państwa może to zablokować, ale przecież jest mnóstwo innych sposobów, żeby nasza złota pani porozmawiała z zimnym ruskim czekistą Putinem. Przecież i tu Polska nie jest w stanie jej przeszkodzić. Moim zdaniem Stany Zjednoczone i tutaj są takie wysiłki ze strony polskiej między innymi, wysądowania, jak daleko można liczyć na poparcie nowej administracji amerykańskiej dla projektu Trójmorza. Obawiam się, że na niewielkie poparcie, jeśli w ogóle. Dlaczego? No albo jedno, albo drugie. Albo Stany Zjednoczone poprawiają stosunki z Niemcami, albo wspierają projekt Trójmorza. Dlaczego to się wyklucza? Dlatego, że projekt Trójmorza, gdyby został zrealizowany, zagraża trzem istotnym interesom niemieckim. Po pierwsze, podważa, i to być może w sposób trwały, niemiecką hegemonię w Europie. Po drugie, blokuje program budowy IV Rzeszy, w który Niemcy przez tyle już zainwestowały. I po trzecie, umożliwiałby państwom środkowej Europy wyzwolenie się z tych ograniczeń, które narzuca im niemiecki projekt Mitteleuropa z 1915 roku. Więc powiadam, albo jedno, albo drugie, albo Stany Zjednoczone poprawiają stosunki z Niemcami, no to wtedy nie ma, dlatego myślę, że polska dyplomacja i państwa te inne, które potencjalnie by uczestniczyły w tym, usiłują stworzyć fakty dokonane, że tutaj się spotykają, że tutaj to uzgadniają, coś tak, ale taka inicjatywa już była i bez poparcia Stanów Zjednoczonych ona się może nie udać, bo już się raz nie udała. Kiedy pod koniec lat 80. już się wyjaśniło, że istotnym elementem nowego porządku politycznego w Europie będzie ewakuacja Imperium Sowieckiego ze środkowej Europy, no to państwa środkowej Europy, żeby jakoś tę próżnię polityczną wypełnić własnym działaniem, podpisały porozumienie w 1989 roku w Budapeszcie. Cztery państwa, Włochy, Jugosławia, Austria i Węgry, od współpracy politycznej. To porozumienie od czworga sygnatariuszy nazywane było Quadragonale. Do tego porozumienia przystąpiła Czechosłowacja jeszcze przed aksamitnym rozwodem, jako piąty uczestnik, więc Pentagonale, i Polska jako szósty uczestnik, Heksagonale. Na co liczyli sygnatariusze Heksagonale? No na to, że skoro Rosja się pogrąża w zapaści, Rosja się wycofuje, no to trzeba wykorzystać ten moment dziejowy, żeby sprawy niepodległości ująć we własne ręce. Niemcy się wprawdzie w zapaści nie pogrążają, przeciwnie, no ale Niemcy są skrępowane powiązaniami europejskimi, więc trzeba wykorzystać okazję, żeby tutaj stworzyć fakty dokonane, a potem ich bronić. Jeśli chodzi o Rosję, to się sprawdziło, natomiast jeśli chodzi o Niemcy, to się nie sprawdziło. Niemcy natychmiast, jak tylko odzyskały swobodę ruchu w 90 roku, natychmiast przystąpiły do wysadzania w powietrze Heksagonale i się to im udało. Po Heksagonale pozostały tylko wspomnienia smętne.
melancholijne. I Trójmorze to jest powtórka. To jest powtórka z Heksagonale. To jest Heksagonale uzupełnione i poprawione. Bo jaka była wada Heksagonale? Że ono nie miało silnego lidera. I Niemcy sobie bez trudu poradziły, rozgoniły to całe towarzystwo w jednej chwili. Natomiast uzupełnione i poprawione to jest ze Stanami Zjednoczonymi jako protektorem. O, to wtedy bardzo trudno by było rozgonić to towarzystwo. Być może nawet Niemcy by nie podjęły takiej próby. No ale wszystko zależy od stanowiska Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone właściwie, jeśli chodzi o Polskę, mają wszystko, co by mogły chcieć. To zresztą było, jak była ta nowelizacja ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, to takim argumentem decydującym, żeby ją uchylić, to było ostrzeżenie rzeczniczki Departamentu Stanu, że jak Polska się nie opamięta, to zagrozi swoim interesom strategicznym. Od takich drobiazgów zależą nasze interesy strategiczne, to dobrze to nie wygląda. Ale Stany Zjednoczone też mają swoje interesy w Polsce. Jakie? Pierwszy taki, że w ramach NATO Polska udostępnia Stanom Zjednoczonym swoje terytorium. To nie Polska będzie decydować o sposobie, w jaki Stany Zjednoczone z niego skorzystają. My najwyżej odczujemy skutki tego na własnej skórze, ale no robimy to. My już to robimy. Drugi taki interes to, żeby Polska kupowała amerykańską broń. To też robimy. Trzeci interes, żeby Polska kupowała amerykański gaz. To też robimy. No i czwarty interes, który się pojawił już niedawno, żeby Polska tu Żydom uregulowała. No to tak to wygląda ze strony amerykańskiej. Trójmorze nie jest Amerykanom do niczego potrzebne w tej sytuacji. Czy w tej sytuacji sprawa kopalni w Turowie to jest taki początek rozsadzania Trójmorza? Nie, nie wydaje mi się. Trójmorze, że tak powiem, jak na razie nie wychodzi poza sferę projektów. Kopalni to nie Faustery. Natomiast ta sprawa kopalni Turów to jest świadectwo całkowitej nieudolności naszych służb dyplomatycznych. Bo doprowadzenie do tego, dopuszczenie do tego, żeby Republika Czeska wytoczyła Polsce sprawę przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w sprawie kopalni Turów, no to jest karygodne zaniedbanie. Co zrobił rząd? Pan premier Morawiecki, widać, robi to znacznie częściej niż raz, rozpoczął natychmiast nocne rodaków rozmowy z czeskim premierem, tym Babiszem. No i nad ranem ogłosił, że już wszystko jest załatwione, Czesi się wycofują. A dwie godziny później premier Babisz, który się chyba został obudzony, powiedział, myśmy nic nie uzgodnili, żeśmy się z niczego nie wycofali. No, o tak, taką mądrością to jest wszystko rządzone. I no, chucpa natychmiast się ujawni, to nie ma co. Do czego doszło? Że Czesi zażądali, złożyli wniosek w Europejskim Trybunale, bo Trybunał, tam ta sędzia, która wydała to postanowienie, to jest taka durnica ekologicznie zwariowana. To jej tam nie trzeba było długo tego tłumaczyć. Wydała postanowienie tymczasowe nakazujące natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni Turów. Ale to oznacza konieczność wyłączenia elektrowni, która daje 8% mocy energetycznej państwa, bo ta elektrownia jest oparta na węglu brunatnym wydobywanym w kopalni Turów. Ale na takie rzeczy pan premier Morawiecki wcześniej się zgodził, zanim ta sprawa wybuchła. Przecież premier Morawiecki podpisał w imieniu Polski zobowiązanie do dekarbonizacji energetyki. Co to znaczy? Że Polska rezygnuje z nośnika energii, którym dysponuje,
na rzecz nośników energii, którymi nie dysponuje. Jak to się może skończyć? No tak, że Polska będzie musiała kupować rosyjski gaz od Niemiec. Rosyjski gaz od Niemiec, bo przed rurociągiem Nord Stream 2 ten gaz będzie płynął i Niemcy, proszę bardzo, ale to też sobie policzą za pośrednictwo i tak dalej. No, nie wiem, kto panu Morawieckiemu doradza, ale nie jest to jakiś doradca doskonały. Proszę? Nie. Myślę, że Donald nie. Panie redaktorze, ja mam jedno pytanie, nawiązanie do tego, co pan mówił. Pan Andrzej Macierewicza. Jak pan uważa, za jaką cenę pan minister z panu został? No bo to jakaś cena musiała być i jeszcze musiałby to zrobić, tak? Proszę pana, no ja jestem w tej dobrej sytuacji, że ja pana Macierewicza znam bardzo długo. Od lat 70. jeszcze z konspiracji. Znam go jako człowieka odważnego i takiego no, zdecydowanego. Pan Macierewicz chyba był najbardziej znienawidzonym człowiekiem w tym rządzie. Salon nienawidził go za lustrację w 1992 roku, kiedy to pan Antoni Macierewicz, wtedy jako minister spraw wewnętrznych, ściągnął na oczach całej Polski majtki z rozmaitym autorytetem moralnym. No i pokazał tam wstydliwe zakątki różne. No to Salon go znienawidził od tamtej pory. Stare kiejkuty znienawidziły go za rozwiązanie wojskowych służb informacyjnych. Przecież to on stał na czele tej komisji, która rozwiązywała wojskowe służby informacyjne. Z kolei soldateska, że tak to nazwę, znienawidziła go za anulowanie kontraktu na zakup śmigłowców Caracal. Państwo rozumiecie, te śmigłowce były zakupione za cenę co najmniej dwukrotnie wyższą od tej, za jakie kupowały je inne państwa. Tam się to dzieje, że każdy miał wodotrysk i tak dalej na pokładzie, no to wiadomo, to musiało kosztować. Ale nasuwa to podejrzenie, że zostały pod stołem wzięte duże pieniądze. Na dobry porządek, jak kontrakt został anulowany, to trzeba by było te pieniądze oddać, ale jak tu oddać, jak już zostały wydane? Stąd taka niecierpliwość. No kiedyż wreszcie? Aż przestępowali z nogi na nogę. Wyobraźcie sobie państwo, Francuzi cicho siedzą, ale jakie herc-klekoty tam, myślałem, że się ludzie budzili w nocy zlani, potem już do rana nie mogli zasnąć. To zawały przez to są. Wreszcie generalicja znienawidziła Antoniego Macierewicza za kurację przeczyszczającą, którą przeprowadził w naszej niezwyciężonej armii. Odeszło ponad 30 generałów. No to akurat tylu, ilu wystarczyłoby na Wojskową Radę Ocalenia Narodowego. Tyle tylko, że nasz sojusznik na razie nie pochwala tego. No i jeszcze na domiar złego, to już najbardziej, za to, że ujawnił, dlaczego to zrobił. Wspomniał o tak zwanym Złotym Funduszu, czyli rodzaju konspiracji w wojsku, którą ustanowił jeszcze generał Jaruzelski, żeby przenieść PRL bez żadnego uszczerbku do III Rzeczypospolitej. No takich rzeczy się nie wybacza. Takich rzeczy się nie wybacza, więc nic dziwnego, że stare kiejkuty, no tam inni ci ministrowie, tam pan Szyszko i tak dalej, no to tu akurat to rozumiem, bo on tam wycinał tę Puszczę Białowieską, białowieszczańską, kto tam w tych dowcipach takich były kabaretowych. No a najbardziej się irytowała z tego powodu Gazeta Wyborcza. No to widocznie już uważają tę Puszczę za swoją, nie bez powodu być może, że już co tu będzie nam wycinał, to my możemy wycinać, ale nie on, prawda? No to, ale to taki ten, natomiast Macierewicz to z tych powodów. Myślę, że był najbardziej tutaj do odstrzału przeznaczony i dlatego jeszcze
przed głęboką rekonstrukcją rządu. To mówiłem, że jeżeli minister Macierewicz straci swoje stanowisko, to będzie to nieomylny znak, że pan prezes Kaczyński cofa się na całej linii. I to podtrzymuję. Proszę bardzo. Witam pana. Pierwszy raz sposobność rozmawiać z panem. Bardzo mi miło. Znam pana z kanałów na YouTubie. Bardzo wiele rzeczy można by poruszyć, ale chciałem przedstawić pewną swoją tezę na temat obecnej sytuacji na świecie. Mianowicie Polacy mają niesamowitą zdolność do robienia sobie wrogów przy granicy, a szukania sojuszników daleko. Jak się wychodzi z anglosasami, w interesach, którzy nie mają przyjaciół, tylko same interesy, wiem z historii. Nie rozumiem, to znaczy rozumiem, być może taki jest układ sił współcześnie na świecie, ale czy zakładanie tego, że to się nie zmieni, że to jest fundament, że anglosasi są pępkiem świata po wieki, to jest dobre założenie, to jest moje pierwsze pytanie. Druga sprawa, chciałem poruszyć mianowicie temat pewnej brzytwy. Bo w czym rzecz? Mianowicie to, że Polska... Pan pozwoli, może ja najpierw odpowiem po kolei, bo ja potem zapomnę, o co mnie pan pytał, dobrze? Mam dobrą pamięć, ale krótką. Ale pan zdąży mnie zapytać o wszystko. Otóż, no wie pan, w polityce to trzeba brać pod uwagę realia, jakie są, bo my możemy sobie wymyślić jakąś taką sytuację idealną i ona zawsze będzie piękniejsza od tej, która jest, tylko będzie miała jedną wadę, że jej nie ma. Więc dlatego trzeba porównywać coś, co istnieje, z czymś, co istnieje, a nie z tym, co my możemy sobie wymyślić, bo my możemy sobie wymyślić wszystko. Otóż pan ma rację, że... znaczy. Stany Zjednoczone są rzeczywiście wielkim mocarstwem. Najlepszą tego, co prawda ta przewaga trochę topnieje nad innymi wielkimi mocarstwami wschodzącymi. Przypomnę, że w 2010 roku, a więc no nie tak znowu dawno, Stany Zjednoczone, budżet wojskowy Stanów Zjednoczonych był większy niż budżet, niż połączone budżety wojskowe wszystkich państw uważanych za mocarstwa. Teraz już tak nie jest. Teraz Stany Zjednoczone w 2017 roku, jeśli dobrze pamiętam, miały budżet wojskowy prawie 670 miliardów dolarów. Ale to już nie jest więcej, bo na przykład takie Chiny mają 250 miliardów dolarów budżetu wojskowego. Ciekawe, że Rosja ma 69, tylko tyle samo co Arabia Saudyjska. Więc to takie są proporcje. Chiny się zbroją z tego, co widać, więc ta przewaga trochę topnieje, z czego ja wyprowadzam wniosek, że jak Amerykanie chcą coś załatwić na świecie, to muszą teraz. Bo jeśli ten trend się utrzyma, to będzie coraz trudniej. W związku z tym muszą teraz. Polska oczywiście jest trochę na boku tych wszystkich globalnych rozgrywek. Natomiast no, dzisiaj przyjechał Rex Tillerson, sekretarz stanu, między innymi, żeby tam rozmawiać na temat projektu Trójmorza. Otóż ja uważam, że ze strony Stanów Zjednoczonych to nie jest jakiś akt bezinteresownej życzliwości, bo to właśnie by było podejrzane. Tylko że Stany Zjednoczone mają też interes w tym, żeby ten projekt zrealizować. Jaki interes? Taki, że od 1990 roku Niemcy stały się wyznawcami takiej doktryny politycznej, którą można nazwać doktryną europeizacji Europy. O co chodzi? Chodzi o to, żeby delikatnie, bo tu nie ma miejsca na żadne gwałtowne ruchy, dopóki wojsko amerykańskie stacjonuje w Niemczech, tu żadnych gwałtownych ruchów tu być nie może, delikatnie, ale cierpliwie i metodycznie wypychać Stany Zjednoczone z polityki europejskiej.
nie trudno się domyślić dlaczego. Jak mówiłem, Niemcy są państwem poważnym i nie zapomniały, że na skutek dwukrotnego wtrącenia się Stanów Zjednoczonych do polityki europejskiej przegrały dwie wojny, które mogły przecież wygrać. Więc nie życzą sobie obecności Stanów Zjednoczonych w europejskiej polityce, zwłaszcza jako kierownika tej polityki. No, jak my o tym wiemy, to i Amerykanie też to wiedzą. W związku z tym wcale nie zamierzają się dać tu wypchnąć. Ale żeby się nie dać wypchnąć, to muszą mieć w Europie jakiś obszar, na którym mogłyby postawić pewnie obydwie nogi. I Trójmorze to jest odpowiedzią na tę amerykańską potrzebę. Dlatego mówię, że tu akurat interes amerykański wychodzi naprzeciw interesowi państw środkowoeuropejskich. No i tyle. To bardzo dobrze, dlatego że gdyby to był tylko takie makagigi, taki akt bezinteresownej życzliwości, to ja bym też tu powątpiewał w szczerość, a tutaj to już bardziej wierzę w to, że te interesy można jakoś dogrywać.